Na co dzień pracuję w Urzędzie Miejskim w Brzostku. Aktualnie zajmuję się sprawami drogownictwa, oświetlenia ulicznego oraz zamówieniami publicznymi. Interesuję się historią, zwłaszcza historią naszego regionu, życiem politycznym, którego jestem aktywnym uczestnikiem, a także sportem. Tutaj muszę wspomnieć, że kibicuję oczywiście drużynie LKS Brzostowianka Brzostek, naszym piłkarzom oraz piłkarskiej hokejowej drużynie Krakowi Kraków. Ale moją prawdziwą pasją jest służba w Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz pełnienia funkcji w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, cały czas wyjeżdżam do akcji ratowniczo-gaśniczych, do których dysponowana jest moja jednostka. To naprawdę mnie cieszy i czuję dużą satysfakcję z tego, że realizując swoją pasję, mogę pomagać innym. W Radzie Powiatu reprezentuję okręg wyborczy, który obejmuje teren dwóch gmin. Jest to gmina Brzostek i gmina Jodłowa. Jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Powiatu, ale z samorządem związany jestem już prawie 10 lat. Wcześniej pełniłem dwukrotnie funkcję radnego Rady Miejskiej w Brzostku. Jestem też przewodniczącym zarządu miasta Brzostek. Dlatego znam problemy mieszkańców, te bolączki, z którymi na co dzień się borykają i myślę, że w ten sposób mogę rzetelnie sprawować swoją funkcję. Pracuję w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. Oprócz udziału w sesjach czy posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, gdzie składam liczne wnioski, zapytania, interpelacje, oświadczenia, staram spotykać się na co dzień z mieszkańcami, często uczestniczę w spotkaniach sołeckich w poszczególnych miejscowościach. Jestem aktywny w mediach społecznościowych, publikuję także w prasie lokalnej artykuły na temat spraw samorządowych. Powodem do zadowolenia są dla mnie wszystkie inwestycje na terenie powiatu dębickiego, ale zwłaszcza te, które są realizowane w gminie Brzostek i w gminie Jodłowa. Wspomnieć na pewno trzeba tutaj o ubiegłorocznej budowie nowego mostu na terenie miejscowości Jodłowa, czy realizowanym obecnie chodniku wzdłuż trasy Jodłowa-Ryglice, a także o szykujących się dużych inwestycjach na terenie gminy Brzostek. Myślę tutaj o budowie chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej, a także wzdłuż drogi powiatowej w kierunku na wsi Brzosteckiego, a przede wszystkim o długo wyczekiwanym remoncie drogi powiatowej w relacji Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka Smarzowa. Ciągle największą bolączką mieszkańców miejscowości mojego okręgu jest najczęściej słaba infrastruktura drogowa czy brak infrastruktury chodnikowej przy tych drogach i na pewno w ramach pracy Komisji Infrastruktury będę o te sprawy zabiegał. Podejmowane są między innymi działania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w miejscowości Opaciąka czy kompleksowej przebudowy drogi w relacji siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna, Grudna Górna. Ważną sprawą jest też problem wykluczenia komunikacyjnego, czyli brak dogodnych połączeń autobusowych z niektórych miejscowości. I myślę, że tutaj rozwiązaniem byłoby powołanie powiatowo-gminnego związku komunikacyjnego i występowanie do rządu o przewidziane na cel utworzenia linii komunikacyjnych dotacje. Osobiście dla mnie i myślę, że dla wielu mieszkańców Brzostku ważną kwestią jest też uregulowanie sytuacji prawnej byłego internatu szkoły w Klecia. Pozwoliłoby na ewentualną komunalizację, tak by budynek mógł służyć mieszkańcom miasta i gminy. Swoją rolę ma tutaj do odegrania pan starosta jako przedstawiciel Skarbu Państwa w terenie, ale liczę tutaj na ścisłą i bardzo dobrą współpracę. Zresztą takie są deklaracje zarządu powiatu w tej kwestii. Myślę, że tą sprawę w odpowiednim czasie uda nam się pozytywnie załatwić. Nasz powiat położony jest w bardzo malowniczym terenie, ale jako brzostawianin oczywiście zachęcam mieszkańców powiatu i turystów do odwiedzenia gminy Brzostek. Oprócz pięknych terenów Pogórza Szczyżowskiego i Ciężkowickiego, dzikiej Doliny Wisłoki, która zachęca do spływów kajakowych, wspaniałych tras, które nadają się do uprawiania turystyki rowerowej, nasza gmina może zaoferować coraz bogatszą bazę turystyczną, rekreacyjną oraz sportową, której taki sztandarowy obiekt to nowoczesna hala widowiskowo-sportowa w Brzostku. Wszystkich Państwa zapraszam do gminy Brzostek.